Zanim się wgryziemy w temat, to mam bardzo dobrą wiadomość. Jaką? O, no, ponieważ ten odcinek jest sponsorowany przez Grześki. A te Grześki to są jakieś bardzo fajne chłopaki, bo one już nie pierwszy raz tutaj się pojawiają. To prawda, to prawda, bardzo fajne yy, gryfne, może tak się mówi? Gryfne chłopaki? No. Nie wiem, czy tak pochłonąć. Gryfne chopy. O, o, o dziewczynie się tak mówi. Gryfna ja dziocha, no tak, ale. No nie wiem, nie wiem. W każdym razie. Grześki mają teraz loterię, bardzo fajna loteria, wystarczy kupić Grześka za 3 zeta i zarejestrować swój kupot na stronie z i można wygrać fajne rzeczy, bo można wygrać sztabki złota, można wygrać gotówkę. I to Sztabki złote. No poważnie, sztabki są normalnie prawdziwe złoto. No. Ale czekaj, ta strona to jest złote grześki czy złote grzeszki? grzeszki no bo chodzi o to, A. że te nagrody, co ty wygrasz, to możesz teraz wydać sobie na wszystkie swoje grzeszki, na które do tej pory oszczędzałaś i nie chciałaś, wiesz, wydać swojej no, ograniczonego budżetu, prawda? To prawda. Więc y, dzięki temu konkursowi możesz te grzeszki. Sfinansować? Jakie masz na przykład takie grzeszki, co byś tak sobie kupiła? O, nie wiem, czy wszystko mogę ci powiedzieć tak publicznie, ale <laughs> myślę, że gdybym nie miała jeszcze, to bym na pewno kupiła mm, słuchawki takie wygłuszające. A no. To jest jeden z najbardziej przydatnych dla mnie gadżetów, bo ja bardzo nie lubię hałasu miasta. I kiedy się wybieram w podróż, tak mówię, w podróż do centrum Warszawy. Aha. No to właśnie to mi chyba najbardziej przeszkadza, że po prostu jest głośno w autobusie, w metrze, na ulicy i wtedy bez słuchawek wygłuszających, to byłoby mi ciężko mhm. po prostu to przeżyć. Jestem taka przebocicowana tym hałasem i chyba dlatego. A tak to i obecnie czy słucham sobie audiobooka? I wtedy go po prostu lepiej słyszę. No tak. Czy po prostu nakładam te słuchawki, z tym wygłuszeniami jest mi milej. No jasne. To jakoś tak ten dzień, właśnie przyjemniej mija. Jasne. Ja bym ja chyba w czujni, czujniki wszelkiego rodzaju bym poszedł. A co byś chciał wyczuć tymi o, czujnikami? No nie wiem, wszystko, ale tak naprawdę to temperaturę, wilgotność, czujnik czadu. No takie wiesz, wyposażenie każdego mieszkania lub domu, które. No, trochę ułatwia życie. No i jest inteligentny, spina się tam wszystko. Wiesz, te inteligentne domy, takie rzeczy, można robić dużo automatycznych spraw, mhm. więc to, to mnie jara i to myślę, że to by był, była rzecz, którą bym sobie sfinansował. Czyli ty byś sobie siedział w domu i byś tam te czujniki wszystkie obserwował? No. A ja bym zachodziła po mieście z tymi słuchawkami tak. i robiłabym foteczki. No i super. Fajne marzenia. Można je spełnić. Wystarczy kupić z 3Z i zarejestrować kopum na złotegrzechy.pl. Zapraszamy. A i co ważne, loteria trwa do 27 marca 2024 roku. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jesus podcastu. No, witamy serdecznie. Tu jest. Tu jest. Nie wiem dlaczego tu. To jest 508 odcinek z podcastu. Witam serdecznie. To ja, Wojtek Wiman i. Ale na dzień dobry, witamy serdecznie, bo się tak myślę, że już tyle tych odcinków. No. A ten Orzech się nadal nie nauczył, jak należy wymawiać nazwę tego podcastu, i ciągle mówię: Jest z jest, jest podcastu. Jest, no jak jest. tak można? No człowieku, no. Jakby już czas najwyższy. Spróbuj no, jeszcze. Pamiętaj, raz. że on do dzisiaj, dzisiaj, mówi dzisiaj, no. no właśnie, ale doczekaj, może jak jeszcze raz sypowie powie, to się poprawi. Zobaczmy. No. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jezus Podcastu. Nie no, nauczalny jest. No, ciężko, ciężko, ciężko. No będziemy, no, może trzeba go w, w jakieś korepetycje, czy coś, nie wiem, z polskiego, no, z Polaka. Tak, bo jest głos jest po polsku, przecież e, no, tak właśnie. było. Na no, przecież do ciebie nie przyjdzie, bo się będzie wstydził. No wiadomo. No. Dzień dobry, ukłony. Przychodzimy do was. Ja dzisiaj tylko króciutko się odniosę może do komentarzy z, z poprzedniego odcinka i chciałem podziękować wszystkim za wsparcie, za miłe słowa i, i cieszę się też, że, że ten odcinek poruszył jakąś taką inną strunę u was słuchaczy. Yy, bo do, do, do nawet dostałem taki feedback yy, chyba wczoraj czy przedwczoraj. Feedback, sprzężenie zwrotne lub informacja zwrotna. O, pięknie, brakowało ostatnio, dobrze. Yy, od znajomego, który napisał, że w ogóle miał dość podobną historię yy, to znaczy, że też się wychowywał staty, i że dziadek miał taką ważną rolę. Yy, no i, i jakby yy, Mówi, że ten, jak przesłuchał ten odcinek, to jakoś mu to odblokowało jeszcze taką myśl, że warto korzystać z tego kontaktu z naszymi, czy to rodzicami, czy właśnie dziadkami, póki jeszcze są obok nas, nie? że jakby rozmawiajmy z nimi i posłuchajmy ich historii. No bo tak jak w moim przypadku, no ja fragmentarycznie dość znałem życie mojego dziadka. No wiadomo, że nie da się poznać wszystkiego, ale może, może jeszcze coś by opowiadał. A po prostu nigdy nie było okazji na to, żeby faktycznie usiąść i, i, i pogadać o tym, co tam dziadek sobie przeżył w życiu i co na przykład dla niego jest ważne. Nie? Więc fajnie, że, że, że taki efekt uzyskaliśmy. To nie, nie miałem takiego celu, bo raczej chciałem się podzielić po prostu tą historią ze wszystkimi, ale fajnie, że ona miała jakiś tam wpływ na, na innych. Więc bardzo miło. Tak, ja bym może tylko jeszcze doprecyzowałam, że rzeczywiście, jeżeli macie w swoim życiu takie osoby, które cenicie i które są dla was ważne i są jakąś inspiracją, to jak najbardziej Myślę, warto pielęgnować, warto się odzywać, mhm. ale też trzeba pamiętać, że nie każdy ma takie doświadczenie. Niektórzy nie chcą na przykład utrzymywać kontaktu ze swoją rodziną, bo mają ku temu powody, mhm. i to też jest ok. To znaczy, nie trzeba. Nie tak, jest tak, że to jest obowiązkowe. Tak, tak. Jasne. Jeżeli macie za sobą jakieś trudne przeżycia, przemoc, nie daj Boże, albo różne inne tego typu mm, doświadczenia, to to też nie jest tak, że tylko dlatego, że jesteśmy z kimś spokrewnieni, to jesteśmy na siebie skazani i musimy się spotykać na wszystkie święta, uroczystości i tak dalej. Wcale nie. Można też sobie wybrać swoją własną rodzinę i to z nią iść przez życie. To prawda. Pięknie powiedziane. No, dziękuję bardzo. Dobrze, ale mamy też troszeczkę tematów technologicznych. Czy ty chciałabyś zacząć od kącika kulturalnego, którego w zeszłym odcinku nie było? Możemy zacząć do tego kącika, ponieważ no, w sumie jest to pewnego rodzaju kontynuacja wątku, tak? Tak. który się jednak pojawił w poprzednim odcinku, a mianowicie pojawił się w moim takim wejściu, że tak powiem z terenu, tak. a mianowicie ponieważ kiedy byłam na swoim wyjeździe, to czytałam książkę, byłam właśnie w trakcie książki, o której wspomniałam. I już po tym wyjeździe zdążyłam ją przeczytać. Co więcej, hmm. zdążył ją przeczytać również kto? Ja. Tak, obecny tutaj mój mąż. Może od razu powiem w ramach ciekawostki, że nie należy mówić mój małżonek ani moja małżonka, bo małżonek i małżonka to są osoby, yy, to jest czyjś mąż i czyjaś żona. Dlatego mówimy na przykład pan prezydent z małżonką, no Aha. to jest jego żona, ale już nie możemy powiedzieć ja z moją małżonką. Całkiem ciekawoska, bo ja też dosyć późno w życiu się o tym dowiedziałam. Mm -hmm. Więc ja nie mówię mój małżonek, tylko mówię mój mąż. I no, to nawet jest krócej trochę. Uważam sukces po prostu ogromny, ogromny, że ty przeczytałeś tę książkę. Mm -hmm. Może powiem od razu tam tytuł, bo nie wszyscy może słuchali, poprzedniego odcinka. Tytuł książki: Wychowanie przy ekranie i podtytuł: Jak przygotować dziecko do życia w sieci. Autorką jest Magdalena Bigaj. Z tego co wiem. Książka się y, sprzedaje i czyta fantastycznie do tego stopnia, że w tej chwili chyba nawet brakuje papierowych tak, egzemplarzy w księgarniach, mhm. ale zawsze można nabyć sobie e-booka w razie czego, bo tych mamy y, liczbę nieskończoną. Natomiast dlaczego mówię o sukcesie? Dlatego, że ja od lat próbuję namawiać mojego męża na czytanie różnego rodzaju książek, które dla mnie były ważne albo uważam za użyteczne, na przykład w naszym życiu rodzinnym czy w wychowaniu dziecka. No i największym sukcesem dotychczas to było chyba przeczytanie pół takiej książki, jednej, o której, którą ci hmm. kiedyś zarekomendowałam, Dziecko z Bliska, Agnieszki Stein. Z tego, co wiem, ona nadal leży na książce, na, na, na półce, i nadal mhm. tam jest zakładka gdzieś w środku, że tam okay. jeszcze jest do przeczytania. Ale trochę? wydaje mi się, że tam była jakaś, ta, jakby ten podział był tak trochę naturalny. To znaczy, że yy, chyba się zatrzymywał na którymś tam etapie rozwoju dziecka i ten etap, w momencie, kiedy czytałem, był ważny, więc jakby przeczytałem to, co było. Ważne tamtym i bieżące, i wydaje mi się, że zostawiłem na później po prostu ten, ten dalszy etap. Nie wykluczone, no że one już są teraz, nie? Możliwe, albo już nawet są za nami. Mm -hmm. No to czekamy, może wrócimy w odcinku 1845 mm -hmm. albo 2137, zobaczymy. Natomiast tę książkę, nie dość, że mój mąż od razu zaczął czytać, to również niemalże od razu ukończył jej czytanie. No, zajęło mi to może trzy dni. Tak. I właśnie, wiesz co, to jest też ciekawe, bo zanim o samej książce powiemy, to może powiedz o tym, mnie to też ciekawi, jak to się stało, że jakby wygospodarowałeś na nią czas? Mhm. Bo często takim twoim argumentem było, że no ja nie za bardzo mam kiedy czytać. Jasne. Nie? Na pewno zbiegło to się bardzo. Jakby to jest dobry splot wydarzeń polegający na tym, że faktycznie rzeczy, które robię na co dzień, jest troszeczkę mniej teraz. W tym tygodniu przynajmniej właśnie, kiedy zacząłem czytać, no nie wiem, no chociażby sprawy pogrzebowe są zamknięte, już nie muszę jeździć nigdzie, nie muszę tego załatwiać. Sprawy, no tam remontowe na przykład są w trakcie, ale jakby mojego zaangażowania nie wymagają na razie tak dużo jak wcześniej, więc po prostu, no złożyło się tak, że w środku dnia znalazła się tu godzina, tutaj pół godziny, na to, żeby. Po prostu coś zrobić. No i naturalnym dla mnie wyborem było to, żeby wziąć książkę do ręki i poczytać. No tak, tylko że wcześniej taką wolną godzinę czy pół godziny spędzałeś na oglądaniu swojego ulubionego programu telewizyjnego. Survivora oczywiście, tak. no, ale jakby na Survivora nadal jest wykrojony czas wieczorem, Aha. więc miałem kiedy oglądać. Ale tak, jakby po prostu... Hmm, Dzięki dobremu splotowi wydarzeń wykroiła się godzina w trakcie dnia, kiedy po prostu nie miałem nic do zrobienia, bo było pozmywane. Bo było wyprane, bo było wiesz, ogarnięte Och, i tak dalej. Ja no. Może tutaj let's agree to disagree, bo Aha. uważam, że zawsze jest coś do zrobienia. Oczywiście. Ale no można też po prostu wybrać, że zrobi się to później albo innym mhm. razem. Tak, mhm. można. Ja też czasami tak robię, że nie wszystko musi być tu i teraz. Te kurze pod łóżkiem, jakby tam poczekają do jutra. A to nie? mogą Nic poczekać do, do za tydzień. Nawet albo do Wielkanocy. Aha. No dobrze, no to może o samej książce porozmawiajmy, bo ja mam na przykład takie nastawienie zwykle, jak zaczynam książkę dotyczącą wychowania dzieci, że przecież ja jestem taka mądra, że ja przecież nie dowiem się nic nowego z tej książki, no ale dobra, jak już ją ktoś tam zareklamował i zarekomendował, dla świętego spokoju niech będzie, że ja ją przeczytam. Mhm. Żeby nie było tak, że ja się tylko wymączam swoją własną intuicją albo jakimś miałkim doświadczeniem. I już zwykle jest tak, że owszem, część z rzeczy, które czytam w tej książce są dla mnie albo oczywiste, albo takie, które już od dawna praktykuję, ale zawsze dowiem się czegoś nowego. Mhm. Zawsze. Więc nie podchodzę do tej książki, no co ty tam na pewno to popisz się, zobaczymy. Mhm. Tylko jednak no, staram się otwierać ten umysł na tyle, że no dobra, coś tam już pewnie wiem, ale zawsze można wiedzieć więcej, lepiej, yy, zrobić coś bardziej świadomie. I z tej książki... I w tą książką było podobnie, mhm. że rzeczywiście wiele praktyk stosujemy, dotyczących chociażby korzystania z ekranów przez dziecko, czy momentów mhm. wprowadzenia ekranu w życiu dziecka. Rozmawialiśmy w zresztą w poprzednich odcinkach o tym. Tak, ten, nie? ale nie wiem czy nie w After Darku, więc może nie wszyscy nasi słuchacze to słyszeli, tylko może. patroni może to słyszeli. Mhm. No i... I tak samo jeśli chodzi o korzystanie z ekranów przez nas przy dziecku. Tyle tak. tych wskazówek stosujemy. No ale mimo to dowiedziałam się dużo więcej niż się spodziewałam. Głównie chyba o, dotyczące to były rzeczy starszych dzieci, mhm. czyli etapu, który jeszcze jest ciągle przed nami i nawet powiem szczerze te rozdziały dotyczące nastolatków no Jakoś tak przeraziły mnie trochę. To znaczy, mm -hmm. mam większą obawę przed tym y, etapem życia, niż miałam wcześniej. Jakoś tak wcześniej myślałam, no dobra, tam ogarniemy. Znaczy, nadal uważam, że ogarniemy, ale no, chyba nie zdawałam sobie sprawy z y, tylu aspektów mm -hmm. y, obecności dziecka w sieci y, i że o tym wszystkim trzeba będzie porozmawiać, na to wszystko trzeba będzie być czujnym. Także bardzo się cieszę, że książkę przeczytałam i w ogóle uważam, że każdy powinien ją przeczytać, nawet jeśli dzieci nie ma, bo skłania też do refleksji na temat swojej własnej osobistej higieny cyfrowej i tego, jak nasze korzystanie z ekranów, mediów społecznościowych po prostu wpływa na nasze codzienne życie i również na nasze zdrowie. Mhm. A jakie ty miałeś nastawienie? Ty miałeś, czy ty na przykład pomyślałeś sobie, no dobra, jak już... Ale sobie tak ciśnie to już przeczytam, żeby nie jęczała. Nie, akurat tą książkę uważałem za ważną, bardzo przede wszystkim w relacji nas rodziców do, do naszego młodego człowieka. Bo też tak z jednej strony chciałem zobaczyć, czy dobrze robimy. Czy jakby te metody, które wybraliśmy, chociaż były oparte o też inne jakby treści dotyczące w ogóle życia z ekranem, jakby niekoniecznie tej książki. No ale to jest dodatkowe potwierdzenie. Kogoś, kto się zna, kto robił na ten temat badania. Więc trochę, tak właśnie, chciałem zobaczyć, jak te nasze działania się sprawdzają, na ile. Działania, które nadal jakby istnieją, typu zaglądanie raz na jakiś czas do telefonu też przy dziecku, jak, jakie to może mieć konsekwencje, nie uważam, żebyśmy robili to za często. W sensie, mhm. że jakby myślę, że jest to w miarę zdrowy, zdrowy, zdrowa liczba zajrzeń do telefonu, mhm. bo to wiadomo, że to można też. M, dużo zależy od tego, co my na tym telefonie robimy. Czy tłumaczymy dziecku to, co robimy mhm. i co tam się dzieje i dlaczego zaglądamy akurat teraz, a nie za x czasu, albo wtedy, kiedy ono tego nie widzi. Więc, więc tu na pewno jeszcze jest pewnie do zrobienia parę rzeczy, chociaż akurat w tych rozdziałach i, i w, w te treści miałem raczej uczucie ulgi w takim mhm. sensie, że aha, jakby poszło nam naprawdę nieźle mhm. jako rodzicom. W sensie uważam, ogólnie. Że, że ogólnie zasady, które wprowadziliśmy i, i sposób wprowadzania ekranów w życie młodego człowieka jakby zrobiliśmy to naprawdę całkiem nieźle. Tak mhm. długo wytrzymał w ogóle bez, dłużej mhm. niż pewnie inne dzieci, na pewno dłużej. I chociażby filtrowanie treści też idzie nam całkiem dobrze. No, takim koronnym przykładem może być Psi Patrol, który w przedszkolu jest absolutnie tematem do rozmów między dziećmi. Bo dzieciaki mają pluszaki, rozmawiają o tym psim patrolu, nasz syn zna wszystkich bohaterów, imiona, jak, jak, jakie mają kolory, jakie mają pojazdy, cokolwiek, a sam nie widział ani jednego odcinka. Nie? Więc jakby. Tak, ale tu już rozmawiamy o konkretnym tytule, który tak. powiedzmy cenzurujemy i wybieramy inne pozycje, mhm. ale na przykład też coś, o, czego ja, o czym ja nie myślę na co dzień, bo. Po prostu jest to dla mnie sprawa oczywista, że nasz syn nigdy nie widział żadnej reklamy. Mhm. I myślę, że to jest bardziej istotne. Bo o ile w tej książce, nie pamiętam, czy to było wspomniane, ale ja się wcześniej już spotkałam z taką informacją, że reklamy w formie wideo, czyli telewizyjne, czy tam internetowe działają na mózg dziecka, podobnie jak środki odurzające. Mhm. Jest to tak samo jakby niebezpieczna treść. I ja sama bardzo nie lubię reklam. Mhm. Ja sama jestem w stanie prześwietlić każdą reklamę, bo ja mam tak zwany scarce. Ja nie mam właśnie scarcity mindset, tylko mam mhm. abundance mindset, czyli jakby nie mam nastawienia na życie, że ciągle mi czegoś brakuje, tylko mam nastawienie, mam tyle, ile mi potrzeba. Mhm. Więc jeżeli widzę reklamę kremu, to ja rozumiem, że ja go nie potrzebuję wcale, mhm. albo że coś, jak posiadanie jakiegoś produktu zmieni moje życie. Um, i my, ponieważ korzystamy z Netflixa i korzystamy z YouTube Premium, yy, to po prostu reklamy nam się nie wyświetlają. To prawda. A nasz syn tylko na tych platformach chyba ogląda bajki, tak. prawda? Tak, tak. tak, tak bo kiedyś nie coś nie tam szukałam na chyba HBO Max, ale nie znaleźliśmy, bo on chciał oglądać. Euforię Superman. musieliśmy puścić. <laughs> jakiś, o, poprosił o jakiś tytuł. E, chyba o Bluey. Aha. prosił o Bluey. A to on ostatecznie chyba znaleźliśmy na Kanal Plusie. Z tego, co A, pamiętam. no co nie pamiętam. To akurat był ten poranek, kiedy ja wstawałam, Aha. E, więc chyba na Kanal Plus nie zajrzałam akurat. Mhm. No w każdym razie coś innego wtedy obejrzeliśmy. Więc to, że on nie zna reklam i też nie chodzimy z nim do kina, gdzie reklamy są, nie chodzimy mhm. z nim za często do, właściwie to wcale, do galerii handlowych, gdzie się pojawiają reklamy, po prostu na ekranach, które są gdzieś tam na korytarzach nawet. Znaczy, no bywał w sklepie ze mną przecież. Tak, e... ale wy nie chodzicie jakby po galerii, że co mi chodzi, po tym głównym korytarzu, gdzie są wejścia do różnych sklepów i tam się pojawiają te ekrany. No, są ostatnio wywieszone. byliśmy. Tak? Faktycznie tak, no bo szukaliśmy fotografa, trzeba było zrobić mu zdjęcie. Więc zrobiliśmy faktycznie takie obejście. I wiadomo, że każdy ekran, gdzie coś się wyświetla i tam coś mrygnie, a takie jest zastosowanie tych ekranów w galerii, no to wiadomo, że zwraca uwagę młodego człowieka, ale na przykład, no nie wiem, dużo bardziej się zainteresował, miałem wrażenie, bo akurat w sklepie, w którym byliśmy, była taka wystawa starych samochodów, takich prawdziwych, normalnie takich mhm. oldtimerów, Stojących właśnie na środku tych szerokich korytarzy, no to nasz syn w ogóle podchodzi. Wow, ten mi się podoba, coś tam, więc jakby no fajnie było, że, że miałem wrażenie, że właśnie to go zainteresowało bardziej, coś realnego, a nie to, co wyświetla się na ekranach. Chociaż, no nie wiem, idziemy do maka, czasem zdarza się, że idziemy na frytki, to jest taki treat, który serwujemy raz na, nie wiem. Dwa, trzy tygodnie. Treat, czyli taka nagroda, powiedzmy. Tak, byśmy no. No, tak, możemy powiedzieć o przekąsce, którą dajemy zwierzęciu. Na przykład, jak tresujemy psa i dostaje jakieś <śmienny> nagrody. No tak, no, tak. wtedy się używa tego słowa i to jest właśnie treat. Że jakby sam sobie dajesz taką nagrodę, dlatego jest treat yourself. No, tak. Jeżeli oglądaliście Parks and Recreation, no to znacie. Ten cytat świetnie. Bardzo to dobre jest. W każdym razie no, w maku też są ekrany, które wyświetlają te kanapki w cudownych ujęciach i tak dalej, które wcale nie wyglądają tak jak realnie. Nigdy. Nigdy nie wyglądają. Um, ale na przykład nasz, na, nasz syn spogląda sobie na ten ekran, gdzie są wyświetlane numerki. No bo my mamy swój numerek i patrzymy, kiedy będziemy mogli odebrać nasze jedzenie. I tam się wyświetla taka postać takiego ludka, trochę jak wygląda jak sewenapowy taki. Człowieczek z kresek, no to zawsze zwraca na niego uwagę, że o, zniknął, o, pojawił się, o, zniknął. No i tam, no, jakby takie rzeczy po prostu wiadomo, że przyciągają jego wzrok, no bo to są, no, tak. tak, tak. tak ale, są zaprojektowane. Ale z reklamami jako takimi. Nie ma za bardzo styczności Takimi i w formie wideo bardzo, bardzo ograniczone, bardzo ograniczone. To naprawdę są wyjątkowe przypadki jak coś coś zobaczy. W tej książce, bo, bo zastanawiałeś się czy w tej książce jest ten wątek? Tego wątku nie ma, ale jest jeden dotyczący tego, że właśnie z nastolatkami, którzy wchodzą już samodzielnie do świata internetu, że bardzo ważnym jest, um, ważną umiejętnością jest przekazanie im jak identyfikować reklamy właśnie. Mhm bo to niestety w internecie jest tak. bardzo rodzajów reklam jest bardzo dużo wyglądają na różne sposoby i jakby udają treści prawdziwe ten napis reklama gdzieś tam jest ukryty więc to żeby nauczyć dziecko że co jest reklamą to też jest kolejne wyzwania i właśnie Mam bardzo podobne odczucia jak ty. To znaczy, że ten, te ostatnie rozdziały dotyczące nastolatków, no niestety, ale są przerażające. I ja, oczywiście, intuicyjnie czułem, że w którymś momencie nasz syn wejdzie do internetu tak, jak ja w nim jestem, hmm. i będzie widział to samo co ja. Ale on nie będzie wiedział to samo co ty, bo kiedy ty wchodziłeś do internetu w wieku nawet 10 czy 12 mm. lat, to ten internet wyglądał zupełnie inaczej. Ależ oczywiście i jakby on to, że ja oglądam, nie wiem, no yy, właśnie, niektórzy ja akurat nie oglądam, ale niektórzy dorośli oglądają na przykład dla beki ujęcia z Fame MMA czy z tych wszystkich jakiś tam kon tych konferencji na których najważniejsze jest to, żeby zrobić jak największe dymy, e bo wtedy to się sprzedaje i to się dobrze ogląda. E no to jest promocja agresji, jakby języka agresji, przekleństw i to no, jest niestety też dostępne dla dzieciaków, więc to jest ogromna rola rodziców i im dziecko jest starsze, tym większa ta rola jest. I chyba mm, tylko jakby zdało mi, zdałem sobie sprawę, jak bardzo duże to jest właśnie w życiu dziecka i jak, jak duże będzie. Znaczy, no, ja wiem, że przecież internet to dziecko się urodziło ze smartfonem w ręku. Tak przysłowiowo mówię oczywiście, bo smartfony po prostu istniały, kiedy on już. Mówisz przys przysłowiowo, ponieważ jest mnóstwo przysłów o smartfonach. Jak nie No wiem. tak, smartfon w ręku. Yy, brak nie, ci wdzięku. W... O. W sumie to mogłoby być takie przysłowie, czemu nie, może się przyjmie. Zobaczymy, rozpowszechniajcie, siejcie dobrą nowinę. <laughs> wrzucajcie znajomym. Szybit, Ship Ship wysy wysyłajcie mówi. mamie w prezentacji w może się gdzieś tam rozejdzie. No dokładnie. Ale, ale tak, no ten świat jest straszny i oczywiście są tam też te. Pozytywne aspekty, jakby korzystania z internetu, z gier i tak dalej, że jakby oczywiście buduje to relacje z, z innymi dzieciakami, czy nawet pozwala czasem utrzymywać kontakt z rodzicami, którzy są na przykład oddaleni gdzieś. No z jakiegoś powodu, jakoś ich los rzucił gdzieś daleko i tam była historia jakiegoś taty, który gra Fortnite'a ze swoimi synami, bo oni mieszkają teraz w Kanadzie, a on jest tutaj w Polsce z jakiegoś powodu. No ale w ten sposób utrzymują kontakt, bawią się i jakby on słyszy ich reakcje na to, co się dzieje w grze, więc jakby ta relacja faktycznie jest no, głębsza niż gdyby rozmawiali na przykład na messengerze. Nie? Tylko, że nawet gdyby mieszkali w jednym domu, to, to często też pomaga zbliżyć się do siebie i no, pogłębić swoją relację, dlatego że grając razem w grę gramy w tą grę, czyli jakby mhm. rozmawiamy o grze i przeżywamy wspólnie to, co się w grze dzieje, ale gdzieś tam między wierszami też może się czasami pojawić jakiś powiedzmy temat. Mhm. A tak na Messengerze, no to te rozmowy są często takie niezręczne, nastolatkowie nie do końca chcą poruszać jakieś tematy, zwierzać się. Wiadomo, to też zależy od tej historii w, w, no domowej, jest. czyli czy to w ogóle jest praktyka w tej mhm. rodzinie, że się rozmawia powiedzmy na poważne tematy bez oceniania, bez karania, nagradzania i tak dalej. Mało uh -huh. takich domów jest, mam wrażenie. Ale mimo to, jakby pozwala to po pierwsze coś wspólnie przeżyć, a uh -huh. po drugie jest takim trochę pretekstem do tego, żeby pobyć razem i może przy okazji jeszcze o czymś pogadać. Uh -huh. Tak na Messengerze, no to jakby tylko już ta rozmowa nam zostaje, nie? I nie do końca ona jest hmm, chciana. Uh -huh. No i tak, e, co w szkole? A, e, nic. Dobra, no, tak. a co u ciebie? A, e, stara bieda. Okej. Okay. No to, co tam dzisiaj? Masz trening? Tak. Aha. Dobra, no to dobra, to nara. Mm. I jakby nic nie wiem o tym człowieku. Nie? nie wiemy, jakie ma myśli, jakie ma emocje, co przeżywa. A tak przy okazji takiej gry można się czasami nawet więcej dowiedzieć, bo to też inną mm -hmm. atmosferę zupełnie wprowadza. Jasne, a może się okazać, że nie wiem, ojciec trafi do, do drużyny z, ze swoim synem i jeszcze dwoma jego kolegami na przykład, nie? Jakby widzi też dzięki temu i słyszy cały czas, no bo zwykle się gra, jeżeli gramy wspólnie, no to odpalamy tam jakiegoś Discorda, więc jakby słyszymy się nawzajem cały czas. Ym, I no i właśnie może obserwować swoje dziecko, jak jako ono ma relacje z, ze swoimi znajomymi i tak dalej. Ja nie mówię, żeby to było chorobliwie tam, że trzeba i trzeba monitorować, absolutnie nie, ale no chodzi o to, że jakby jest na to szansa, że po prostu można zobaczyć swoje dziecko, jak się zachowuje właśnie w sieci, w takiej relacji z innymi dziećmi, no bo tam jest też chyba najbardziej naturalne, no. Ale jest też taki wątek w, grę, w książce a propos tego, że mówisz, że to, że to nie powinno być chorobliwe ani żadna mm -hmm. forma szpiegostwa, ale warto jednak być czujnym i być świadomym tego, z kim dziecko mm -hmm. faktycznie ma kontakt w sieci, bo jeżeli to są koledzy ze szkoły czy koledzy z klasy... No to to są osoby, które już znamy z realu i teraz mm -hmm. spotykamy się też w wirtualu. Ale jeżeli y, są to koledzy, których zna tylko z gry, mm -hmm. no to dopóki nie porozmawiamy z tą osobą, nie wiemy o niej czegoś więcej, to tak naprawdę nigdy nie mamy pewności, czy to na pewno jest Wojtek, który ma 12 lat, to prawda. Y, czy może ktoś inny, kto ma zupełnie inne intencje. Gdzie teraz y, bardzo łatwo jest to szukać y, nawet tembrem głosu, który można zmodyfikować na żywo. Wykorzystując różne, różne softy, no to bardzo łatwo jest grać dziecko w określonym wieku, mm -hmm. będąc dorosłym, nie? więc no to jest. No, w ogóle zagrożeń jest dużo. Myślę, że większość naszych, naszych słuchaczy gdzieś tam intuicyjnie pewnie wie, o, jakie są. Pewnie będą też nowe, o których my jeszcze nie wiemy natomiast no, przebija się przez tą książkę taki przekaz, który jakby ja intuicyjnie i też korzystając z innych źródeł wykminiłem że jakby no, kluczowa jest komunikacja tak? no, jakby najważniejsze jest to, żeby mieć kontakt z, dzie z dzieckiem żeby z nim rozmawiać o tym co robi, z kim robi i nie żeby żeby to było przesłuchanie tak, tylko po prostu z ciekawością podchodzić do jego życia offline i online. Mhm. Nie? Jakby z ciekawością zapytać, a co, ci, co cię zainteresowało? Na przykład, dzisiaj coś znalazłeś, może Może powymieniajmy się razem śmiesznymi memami, co ciebie śmieszy, co nas śmieszy, i tak dalej. Jakby żeby ten kontakt był, żeby po prostu mm, nie można pozwolić dziecku, które nie jest jeszcze na to gotowe. A tą gotowość tak naprawdę no, trudno jest ocenić. Dopóki nie jest dorosłe, to, to nie wiadomo, czy jest gotowe. Yy, puścić samopas po prostu no. I, tak. i dać pływać w internecie, bo w internecie po prostu znajdziemy absolutnie wszystko. A dzieciaki są bardzo sprawne w tym, żeby znajdywać te rzeczy, których nie powinny oglądać. Szczególnie, że czasem trafiają te rzeczy do nich z automatu, od innych dzieci. Na komunikatorach wysyłają sobie linki do różnych treści, które są, no właśnie, kontrowersyjne, agresywne, no różne, no, brutalne. Tak, albo sobie pokazują w szkole, po prostu na swoich mm -hmm. telefonach, więc też nie da się do końca uchronić swojego dziecka przed tym, bo może. Po prostu rodzice innego dziecka w klasie nie mają takiej świadomości mm -hmm. i nie interesują się tak bardzo tym, co dziecko robi w internecie, więc nasz syn od jakiegoś kolegi po prostu coś zobaczy. Mm -hmm. Ale kluczem tutaj jest to, żeby tak zbudować relacje ze swoim dzieckiem, żeby ono nie czuło potem wstydu ani strachu, żeby o tym powiedzieć. Tak, Że właśnie zobaczyło coś, co było no, wzbudziło jakieś emocje czy strach, czy pomyślało, że to może jest niewłaściwe i wtedy jest też ta przestrzeń na rozmowę. Tak, przy okazji też powiem, w tej książce akurat chyba tego nie było, ale było też parę takich wskazówek ogólnych dotyczących relacji z dzieckiem, nawet mhm. niekoniecznie w świecie internetu, że na przykład fajnym sposobem na znalezienie takiej więzi, takiej komunikacji z dzieckiem jest nie zadawanie pytania, co było w szkole, mhm. tylko na przykład, co najfajniejszego dzisiaj się wydarzyło. Mhm. Albo, żeby nauczyć dziecko empatii, bo jest to coś, co no, jest po prostu w deficycie strasznym w naszym kraju, to żeby zadawać mu pytanie: komu dzisiaj pomogłeś? Fajne, no bo jakby zakłada, że to może być codzienna czynność. Tak. Nie? I że to może być prosta rzecz, że kto komuś spadł zeszyt i podniósłem ten zeszyt. Nie? To nie musi być mhm. dużo. I wtedy też, jeżeli to pytanie będzie się powtarzać, to to dziecko tak jakby zaczyna szukać trochę okazji, żeby komuś pomóc, bo żeby wtedy będzie o mogło o tym opowiedzieć, tak? Tak. No tak. Fajne, fajne, fajne. O tym, żeby nie pytać, co w szkole, to tak, to, to już rozmawialiśmy i wie, wiem o tym. Chociaż zdarza mi się, ale staram się modyfikować trochę to, to pytanie, no bo ja też jestem ciekawy, co tam w przedszkolu się wydarzyło, na przykład. Szczególnie, że czasem jest tak, że młody się zachowuje w sposób nietypowy, więc zwykle przypisuję to temu, że pewnie coś się w tam w przedszkolu wydarzyło. No więc tak staram się trochę podchodzić do tego tematu trochę bokiem, to, że właśnie albo zapytać, co, co fajnego, albo czy wszyscy byli na przykład, czy z kimś się może pokłóciłeś, albo coś, jakby już później próbujemy wy, wy, wyciągnąć z niego info. No nie, nie zawsze się udaje, no bo człowiek jeszcze nie ma takiego, jakby tego mechanizmu, żeby zapamiętywać to, co się dzieje. Ja myślę, i żeby... że on świetnie zapamiętuje, no tylko tak. są bardzo różne dzieci. Są dzieci, bo jak rozmawiam z innymi rodzicami, w Aha. szatni odbierając dziecko, to są dzieci, które. Po prostu śpiewają z góry na dół, wszystko okay. opowiadają, z najmniejszymi szczegółami, co się w przedszkolu dzieje. A są takie dzieci jak nasze, mm -hmm. które przychodzą i praktycznie nie mówią nic. I tylko czasem w środku dnia, w jakimś w ogóle przypadkowym momencie, mm -hmm. coś tam mu się przypomni, i wtedy powie, że tam ktoś mu coś zabrał, albo ktoś jakoś dziwnie coś powiedział, mm -hmm. albo że się śmiali. Ale tak to mam wrażenie, że takie skrawki bardzo dostajemy z tego, co tam się dzieje. Natomiast kiedy odbieram dziecko i któraś z pań nauczycielek jakby zdaje raport z tego, co się wydarzyło, to ten raport zwykle wygląda tak. Było siku, wszystko zjadł, miał drzemkę, trudno go było dobudzić i byliśmy dwa razy na dworze. Yy, I przepraszam, że spodnie takie brudne. <noise> tak, tyle. No, no, dokładnie. Więc skoro nauczycielki tak mówią, yy, no to trudno oczekiwać od naszego syna, że będzie mówił więcej. Tak. No, więc mówię, spoko. Yy, ale tak. Yy, ja przeczytałem tą książkę yy, no, w takim dość szybkim tempie, ale też z założeniem, że na pewno będę do niej wracał na określonych etapach, czy, czy w momencie kiedy, no nie wiem, natrafimy na jakiś kłopot, który jakoś będziemy musieli sobie z nim poradzić, to w tej książce jest, wiadomo, że nie ma instrukcji zrób A, B, C, D i wszystko będzie git, bo wszystkie rady trzeba dostosować do swojego domu i do tego, jak, jak ta komunikacja tutaj wygląda. Natomiast to jest dużo narzędzi, których możemy użyć, i metod, których możemy użyć, i one są sprzedane w tej książce. Dlatego warto mieć taki scyzoryk w domu, no bo zawsze możesz zajrzeć. I ten podział na wiek też jest tam dobry w sensie, że bo każdy wiek liczy czy znaczy zmaga się z innymi problemami, więc, więc łatwiej jest po prostu znaleźć to, o co nam chodzi i to, jak, jakby rozwiązanie naszego, naszego problemu. Znaczy, może nie rozwiązanie, tylko jakby no metody na to, co możemy tak, zrobić, żeby spróbować. Chociaż, tak, tak. tak. Wskazówka. Także jeżeli jesteście jak my, czyli jak ja, bo ja myślę, że posiadałam wszystkie rozumy i jak Aha. Wojt, bo jest bardzo zaangażowany i zaawansowany, jeśli chodzi o wiedzę internetowo-komputerową, to też możecie przeczytać tę książkę i też na hmm. pewno znajdziecie tam coś nowego, coś może inspirującego i coś, co może sprawi, że trochę poprawicie swoje zdrowie albo swoje nawyki i zadbacie lepiej o swoją higienę cyfrową. Ja na przykład dwie rzeczy, które od razu zmieniłam po przeczytaniu tej książki, to kupiłam sobie budzik, mhm. zupełnie zwykły zegarek, który stoi na w szafce obok łóżka i już teraz nie muszę sprawdzać w telefonie, która jest godzina. Mhm. Nie użyłam go jeszcze jako budzika, ponieważ moje dziecko staje między piątą a szóstą, ale a, tak? jeżeli tak się może kiedyś zdarzyć, że będziemy musieli się obudzić o konkretnej godzinie, to wtedy go nastawię. Na razie mi słyszy po prostu jako zegarek. I druga rzecz, jaką zmieniłam, to to, że kiedy zdarza mi się przy dziecku zajrzeć do telefonu, to zawsze mu mówię, po co to robię, mhm. i co robię w tym telefonie. Żeby właśnie nie myślał, że skoro on kojarzy telefon wyłącznie z rozrywką, to, że ja też wtedy zaglądam po rozrywkę i mhm. wybieram rozrywkę w telefonie zamiast spędzania czasu z nim mhm. aktywniej, uważnie. Tylko na przykład mówię, muszę odpisać na wiadomość mhm. jakiejś tam cioci, albo zamawiam jedzenie, mhm. albo muszę za coś zapłacić, albo czasami nawet razem czegoś szukamy, chociaż to się rzadko zdarza, bo albo poprosi, albo zapyta, jaki odgłos. Wydaje jakieś zwierzę, mm -hmm. what does the fox say? Albo. Więc wtedy szukamy filmiku na YouTube takiego przyrodniczego z tym zwierzęciem, żeby posłuchać. Albo y, poprosi o jakąś konkretną piosenkę, na przykład której słuchali w przedszkolu i mm -hmm. chciałby ją jeszcze raz posłuchać. Ale tu też ograniczamy ten ekran w taki sposób, że w momencie, jak ja tę piosenkę znajdę i już ją włączam, to ekran jest wyłączony mm -hmm. i my tej piosenki tylko słuchamy. YouTube Premium. Tak jest. No, ewentualnie <laughs> można obrócić telefon ekranem do dołu. Więc... Oczywiście. Tak. Ale tak. I chyba jeszcze jedną rzecz zrobiłaś, bo yy, wydaje mi się, że wyłączyłaś powiadomienia w telefonie. Przynajmniej częściowo. Yy, nie? No tak, ale to już jakby w kwestii własnej higieny cyfrowej tak. W dużej mierze zredukowałam liczbę powiadomień yy, w telefonie, zostawiłam takie naprawdę kluczowe. Tak, i po prostu rzadziej zaglądam teraz w telefon, i, i rzadziej mi pika zegarek. Mm -hmm. to ja ten proces przeszedłem jakiś czas temu i rzeczywiście zostawiłem tylko to, co jest najważniejsze. Yy, i, I przestałem korzystać z Instagrama, bo po prostu czułem, że źle na mnie wpływa. Yy, I jakby mam poczucie, że jednak jakby trochę odzyskałem kontrolę nad nad sobą w sieci. A teraz no, to taki był okres, że w ogóle mało, mało korzystałem, yy, nawet już odbiorczo z tego, coś tam w internecie dzieje. Po prostu się troszeczkę wycofałem i, i w ogóle mniej mam wrażenie, że jestem aktywny. No bo tak, z Face'a nie korzystam, na Twittera tam mało co wrzucam. nasze odcinki wrzucam yy, i z Insta też nie korzystam, więc jakby właściwie trochę mnie nie ma w internecie hmm. w ostatnim czasie no może, że jakoś tam się schowałem na chwilę przez jakiś, teraz na przykład nie streamowałem to już trzeci tydzień chyba leci w takiej braku aktywności internetowej myślę, że to wróci ale ta intensywność nie będzie duża, mam poczucie, że, że chyba się internetem trochę zmęczyłem mhm. nie wiem, czy, czy na teraz na przykład i że jeszcze wrócę bardziej aktywnie, czy nie? Zobaczymy, zobaczymy. Jestem na takim etapie, że dużo się w głowie zmienia, więc kto wie, może będę nomadem za chwilę, mhm. cyfrowym. No to taki nie wyszedł nam nawet kącik, tylko taki porządny kąt, wielkie kącisko kulturalne. Dużo był opowiedzieliśmy o już taki o odcinek jeden, dlatego nazywał tak. się Kąt kulturalny, Znaczy ten fragment był tak, Kąt Kunturany. Tak, no ale tutaj tak, dużo opowiedzieliśmy o książce. Jeżeli Magda Bigaj nas słucha, autorka, to ją serdecznie pozdrawiamy. Tak jest. To może ja jeszcze przejdę do mojego kącika trochę techniki, jeśli mogę. Jeśli to moment. Zapraszam Czy może serdecznie. teraz coś zupełnie innego? Coś zupełnie innego? Mm -hmm. A teraz coś zupełnie innego. Jest ŁOS Podcast. Tak, trochę techniki. Ja dzisiaj mam takich kilka wskazówek, raz, dwa, trzy, cztery proste wskazówki na to, jak możecie robić lepsze zdjęcia swoimi telefonami. Mm. I to są rzeczy, z którymi się spotykam na co dzień wśród znajomych, kiedy patrzę, jak oni wyjmują telefon i robią jakieś zdjęcie. To ja mam bardzo ochotę im te wszystkie cztery rzeczy powiedzieć, mm -hmm. ale powstrzymuję się, bo nauczyłam się już, że. Nie udziela się nieproszonych rad, mm -hmm. więc wam teraz publicznie udziela nieproszonej rady. <noise> co z nią zrobicie, to już Wasza decyzja. I to są takie rzeczy, no, dla niektórych pewnie się wydadzą oczywiste, ale może nie pamiętamy o nich na co dzień. I pierwsza moja rada jest taka: wytrzyj obiektyw. To jest taki sposób na to, żeby nasze zdjęcia nie były za mgłą. I teraz oczywiście w zależności od tego, którym obiektywem robimy zdjęcie. Czy robimy sobie selfiaczka, czy robimy zwykłe zdjęcie tylną kamerą. To właśnie ta kamera, której używamy powinna zostać wytarta. Nie wycieramy palcem, bo palce są brudne i tłuste niestety. Jeżeli nie macie przy sobie chusteczki higienicznej, albo no w ogóle jakiegoś specjalnego czyścika, na przykład do okularów, jakiejś irchy czy czegoś tam to można użyć y, kawałka ubrania, na przykład takiego rąbka koszuli, y, które wyjmiecie ze spodni, ten najlepiej tej części, która jest przy ciele, a nie na zewnątrz, bo one zwykle są czystsze. Mhm. I po prostu przetrzeć kilka razy. Można chuchnąć najpierw, potem przetrzeć kilka razy i gwarantuję, że ten filtr y, typu mgła od razu ze zdjęcia zniknie. O tym był jeden z odcinków na kanale z prądem. O, czy ktoś pamięta jeszcze mm. ten kanał? Może, może są tu tacy, co mm -hmm. się urodzili po jego powstaniu. <laughs> y i potem, to jest pierwsza rzecz. To, I to jest coś, na, na, co trzeba robić właściwie tak regularnie, no bo ten telefon nam się brudzi, bo go macamy cały czas. i No szczególnie prostu... ta przednia kamera, jak przykładamy ją do ucha, jak rozmawiamy przez telefon. Właśnie, no to... chyba że jesteśmy nowocześni, jak pokolenie Z mhm. i już rozmawiamy przez telefon bez przykładania do ucha, tylko trzymając go przed sobą, jakby był mikrofonem. Ja, jak yy, zapiekankę. Tak, właśnie. Jakbyśmy go zaraz mieli zjeść. Jedna rzecz, którą możemy zrobić na stałe, to jest, czyli raz, a dobrze, to jest wyłączyć flash. Mhm. Czyli po prostu niech on sobie domyślnie będzie zawsze wyłączony. Jest tak mało sytuacji, w których lampa błyskowa nam jest potrzebna, że kiedy ona już będzie potrzebna, to na tę chwilę sobie ją włączysz. A ogólnie na co dzień on powinien być wyłączony. Mhm. Szczególnie to polecam, gdy robimy zdjęcia jedzenia, ponieważ jedzenie na zdjęciu z fleszem wygląda bardzo źle, wręcz czasem nawet obrzydliwie. Mhm. I ja rozumiem, że nie zawsze są warunki, bo czasami jesteśmy w ciemnej restauracji, albo po prostu już no, gdzieś tam po zmroku. No to trudno, no wtedy nam to zdjęcie nie do końca wyjdzie, ale i tak lepiej nie zrobić go czasem wcale, niż mm -hmm. robić tak z tym flashem, bo to zdjęcie nikogo nie zachęci do zjedzenia tego, co jest na tym zdjęciu. A najlepiej oczywiście korzystać ze światła dziennego, ustawić się przy oknie, najlepiej bokiem do okna, yy, i wtedy to światło będzie najbardziej plastyczne. Yy. Polecam też robić zdjęcia najczęściej, bo to nie dotyczy każdej sytuacji. No, ja mam akurat telefon już dosyć stary, bo sprzed ilu chyba trzech lat, mm -hmm. więc ja nie mam tego najwyższego zooma, który jest teraz dostępny Drójka w iPhone'ach. Znaczy no nie, więcej. Pięć jest chyba w tym maksie. Czy tym jeszcze w, w, wyższy? No to tego ja nie mam. No. Ja mam trzy obiektywy, czyli mam zoomy 0,5, 1 i 2. Mhm. I ogólną wskazówką, y, myślę, którą warto się kierować, by, będzie najczęściej rób zdjęcia na dwa. Mhm. Chociaż domyślnie, kiedy otwieramy y, aplikację aparatu, to ona jest ustawiona na jeden. Mhm. Tylko zwykle jest tak, że jeżeli zrobimy tym zoomem na jeden. To, to jest ogólnie dosyć szeroki kąt, mhm. więc często na tych zdjęciach po prostu jest za dużo sufitu, za dużo podłogi, za dużo nieba, a postacie albo przedmioty, które chcemy, żeby były lepiej widoczne, są malutkie i na samym środku. Więc ogólnie, wiadomo, że nie zawsze, ale ogólnie raczej róbmy zdjęcia na tym dwukrotnym sumie. Czasem się przydaje ta jedynka, kiedy musimy widzieć więcej, albo dla uzyskania specjalnego efektu, żeby faktycznie pokazać na przykład całe pomieszczenie, to włączamy 0,5. Ale mhm. gdybym miała to jakoś obliczyć, nie prowadzę Excela, ale gdybym, mhm. to bym powiedziała, że 90% zdjęć, jakie robię swoim telefonem, są na dwójeczce. Mhm. Kolejne może 7% to na jedyneczce i te 3% to jest 0,5. To mhm. się bardzo rzadko zdarza. No i jeszcze jedna y, taka wskazówka. Jak robicie zdjęcie sami sobie. Czyli robi się selfiaczka, no i teraz mamy dwa rodzaje selfiaczków, bo jeden to jest taki, kiedy trzymamy po prostu telefon przed sobą i przednią kamerką robimy sobie zdjęcie, to strasznie, ale to strasznie nas kusi, żeby patrzeć na siebie na ekranie, bo jesteśmy tacy piękni, młodzi, wykształceni, i mamy wspaniałe mięśnie. To owszem, ja rozumiem, że no warto jednak serknąć, żeby sprawdzić, czy nie mamy czegoś między zębami, albo nie odstaje nam jakiś włos, czy inne y, dramatyczne rzeczy się dzieją na naszej twarzy lub obok, ale jednak w tej ostatniej chwili przed pstryknięciem, kiedy już mamy kadr i pozę i wszystko i minę i dziubek, to w ostatniej chwili jednak spójrzmy po prostu w obiektyw czyli mm -hmm. patrz w dziurę. Mhm. Bo to tam właśnie wędrują oczy Twoje i się spotykają z oczami Twojego odbiorcy. Może też jesteś tą tym odbiorcą albo odbiorczynią. Ale jak będziesz potem oglądać to zdjęcie, to jakby będziesz mieć wrażenie, że osoba ze zdjęcia patrzy na Ciebie, mhm. a nie gdzieś tam w bok albo w dół, albo trochę w górę. No te oczy są takie zawsze rozbiegane. Trochę widać, że one są tak trochę z boku. I to zawsze widać, kto patrzy na siebie, a, mhm. a kto patrzy w obiektyw. Czyli patrz w dziurę. W moim telefonie akurat. Włącza się taka zielona ikonka, taka kropeczka, powiedzmy, mm -hmm. w miejscu, w które należy patrzeć, i wtedy ten wzrok wygląda naturalnie. Natomiast, jeżeli robimy sobie zdjęcie w lustrze, na przykład w windzie, ja sobie dzisiaj takie zdjęcie zrobiłam w windzie, no, ym, czyli kierujemy obiektyw na lustro, mm -hmm. to wtedy również patrzymy w dziurę, ale w tą, która się odbija w lustrze. Czyli tak jakby mhm. patrzymy na, nasz, na odbicie naszego telefonu w lustrze i wtedy nasze oczy są skierowane tak jakby w oczy odbiorcy. Czyli podsumowując wszystkie cztery wskazówki, mhm. to wytrzyj obiektyw, tak. wyłącz flash, tak. rób foty na zoomie 2 tak. i patrz w dziurę. Mhm. I to są moje sekrety fotografki był taki czas, kiedy pracowałam jako fotografka nawet zawodowo, zarobiłam dużo pieniędzy na mm -hmm. tym. Y więc y mogę powiedzieć, że się znam i się wypowiem. I się bardzo wypowiedziałam. Się. I pięknie. I doceniamy to i dziękujemy. I bardzo proszę. To ja mam bardzo dobry temat. Semitechnologiczny. Y dotyczący właśnie zdjęć. Y bo nie wiem, czy widziałaś, jaką burzę w internecie wywołało jedno zdjęcie. Mojej przyjaciółki? Twojej przyjaciółki, owszem. I rzeczywiście, no bo jakieś tam są dziwne teorie spiskowe dotyczące tego jej zniknięcia w ogóle z obecności w, w świecie po prostu takim online-owym czy medialnym. Mówimy oczywiście o księżnej Catherine, bo tak, tak należy o niej mówić, czyli księżnej Wali. Która ostatnio nie pojawia się w przestrzeni publicznej ze względu na stan zdrowia. Przeszła tak. operację jakiś czas temu, rehabilitacja czy wypoczynek po tej operacji miał trwać dwa tygodnie, trwa już dłużej. Podobno pod koniec marca ma wrócić, powiedzmy, do swoich mm -hmm. aktywności. Niektórzy nawet podejrzewają, że jest w śpiączce. To znaczy, że mm -hmm. została jakby wprowadzona w śpiączkę taką medyczną, mm -hmm. żeby pomóc w wyzdrowieniu. No, i rzeczywiście się nie pojawia. I gdzie się ukazało to zdjęcie? Na Instagramie pojawiło się zdjęcie Kate z dzieciakami. I, i to jest bardzo ciekawe, że internauci bardzo szybko wykryli, że zdjęcie było poddane obróbce. Dość nieudolnej, jak na taki, no jakby taką postać, która tak bardzo dba o swój wizerunek w sieci. No bo rodzina królewska, którykolwiek tam od tej, w tym drzewie genealogicznym, no ich, jakby jedynym zadaniem, poza jakimś tam, wiadomo, no zaangażowaniem w jakieś różne fundacje czy inne rzeczy, no to ich bytność to są zdjęcia w mediach, no. Jakby mm -hmm. To jest ich główne zadanie, że mają wyglądać jakoś um, i mają być aktywni, że hej, jesteśmy tu, robimy coś tam, hej, jesteśmy tu, robimy coś tam. Jakby to jest PR-owe życie. Właściwie tak, no bo um, oni dają jakieś poczucie może bezpieczeństwa, stabilizacji, takie wrażenie, że to jest ta jedna rzecz, która się nie zmienia. Mm. Myślę, że nawet y, mogą sprawiać swoją obecnością. Że ludzie po prostu odnajdują jakiś porządek w tym chaosie? No, może, może na przykład szczególnie teraz, kiedy wiesz, po Brexicie w, w Wielkiej Brytanii tak jest raczej średnia, jeżeli chodzi o ekonomię. Yy, więc ludzie się pewnie czują trochę, tacy, wiesz, yy, niezbyt spokojni. Więc może obraz rodziny królewskiej, pewnie nie dla wszystkich, ale może dla niektórych działać właśnie kojąco, na zasadzie, no, przynajmniej mamy coś stałego jednego, nie? Że tak. jest coś, co Wiecie, się tak. nie zmienia. Yy, więc może, może to jest taki, yy, taki cel. Yy, no ale tak to zdjęcie, niestety, no, było bardzo, bardzo dziwnie obrobione, i tam ludzie zaczęli wychwytywać jakieś szczegóły, że tu niektórzy nawet myśleli, że twarz Kate jest przeklejona z innego zdjęcia, że, tam, że to jest okładki woga wyjęta i wklejona po prostu tutaj, że wszyscy są ta, tak nienaturalnie uśmiechnięci na tym zdjęciu, że no wiadomo, że często robi się kilka zdjęć, i szczególnie w grupowych. I skleja się I, się i wtedy się skleja, żeby właśnie. Och, ile jedna. razy to robiłam na weselach. No Trudno właśnie. zrobić zdjęcie stu osobom, żeby wszyscy wyglądali dobrze w tej samej sekundzie. No tylko wiesz, jakby przeklejenie twarzy jednej z na przykład 25 osób. No, zwykle to tak trzeba było z 10 osób przekleić. Tak no 10% procent osób trzeba było przekleić. No, ale to wtedy zwykle robiłam, właśnie powiedzmy, 20 zdjęć, mm -hmm. no po drugim. No i. Zawsze na którymś? Zawsze tam, na którymś no. ktoś miał otwarte oczy, więc to to ujęcie wtedy wchodziło. No, więc, no, ale te główki są małe, więc jakby tak. te zmiany nie są tak ewidentne i czasem nawet niezauważalne, no bo po prostu to... No, jest to dobrze zrobione. No w tym przypadku nie było najlepiej zrobione, więc rzeczywiście tych takich błędów było różnych. Tu ludzie pokazują, że tu, tu coś jest nie tak ze sweterkiem, tutaj jakoś dziwnie włosy rzucają ciennie, naturalnie, bo światło pada z zupełnie innej strony. No i jest kilka rzeczy, które internauci wyłapali, chociaż dla ja powiem, że nie było tego rzeczy. Właśnie. Spojrzałem na to zdjęcie i tak sobie to czy znaczy, sobie, że trochę dziwne uśmiechy, mhm. ale to wszystko jakby oni robią sobie czasami takie zdjęcia z dziwnymi uśmiechami, więc no, to prawda. widziałam takie. Myślę, że zwykły Kowalski pewnie nie zwróciłby raczej uwagi na to, tak. ale przez to, że narosło wokół tego dużo takich teorii spiskowych, jej zdrowie i tak dalej, dlaczego jej nie ma, dlatego ludzie zaczęli być dużo bardziej uważni i sprawdzać to tak bardzo dokładnie, pod lupą wręcz, co, co, co i jak. I jakby z tej całej sytuacji... Najciekawszy jest komunikat, który został wrzucony na Twittera, akurat przez konto, które jest Kensington Royal i to jest The Prince and Princess of Wales. Tak. Czyli to jest oficjalne, ich oficjalne konto. konto. Twitterowe, tak. Tak? czy tam X-owe. I <laughs> to jest. Naprawdę mnie to zaskoczyło. W sensie nie spodziewałem się kierunku, w którym to pójdzie, bo według jakby no tej. Tej informacji, to Kate sama zrobiła to zdjęcie, i sama, jako amatorka, fotografka, sama je obrabiała w Photoshopie. Znaczy, sama go nie zrobiła. No tutaj nie, znaczy, chcieli, że to... zrobiła, napisała: I, okay, I do occasionally experiment with editing. No tak, tak. Czyli tak że tak. się bawi po prostu <coughs> różnymi, powiedzmy, aplikacjami okej, okay, jakby nikt jej nigdy nie widział ze smartfonem, no bo oni mają protokół co do tego, że nie do powinni właśnie, się pojawiać to jest ciekawe, nie? publicznie z telefonem. Ale no tak, jakby w mojej głowie ona nie funkcjonowała jako osoba, która sobie siedzi i skroluje coś tam w telefonie. I tuna tam odpala, tak. żeby sobie, wiesz, poprawić twarz na Ale zdjęciach. Ale może akurat. Gdzie przy... Wiesz, jakby jej roli i tym, jak dużą uwagę przykłada się temu, żeby ich wizerunek był nieskazitelny, tak. to to, że oficjalne konto na, na, na Instagramie puściło zdjęcie, które ona sobie sama obrobiła. No to to jest takie, wow, okej. Okay, tak, ciekawe, ciekawe no więc jest taka... to jest tak. jest taki rzadki przypadek, kiedy jakby jesteś przekonany, że treści z tego konta nie są tworzone przez osoby uwidocznione na tym koncie tak, i tak, nagle się tak. okazuje o, no jednak coś A to jednak, zrobiła nie? sama. No. Ciekawe. No właśnie. I... Kto by pomyślał? Ciekawy jestem, czy to jest prawda, oczywiście, ale no, nie mamy powodów nie ufać temu, no skoro tak napisali. No to pewnie Siódmego tak sezonu The Crown już nie będzie, więc się nie dowiemy niestety. No tak, no tak, ale ciekawa historia jak dużą burzę w, w sieci mogło wy, wywołać jedno, jedyne zdjęcie, które tak. po prostu wyszło. Ale tak naprawdę to pod tym kryje się myślę duża troska, w sensie ludzie po prostu się martwią o nią, ona mhm. jest taką, mówi się drugą księżną Dianą powiedzmy, no to mhm. jest przyszła królowa jest też piękną kobietą, jest podziwiana, mhm. y, jest bardzo elegancka, a przecież a ona już nie wywodzi się o sobie, może porozmawiamy, <grym> ok, <czy da? grym> fajnie. Y, też ona się nie wywodzi z rodziny królewskiej, więc ona musiała wejść w ten świat, no i ewidentnie radzi sobie świetnie, y, nie wiem, nie popełnia jakiś gaf i mhm. tak dalej, co jest bardzo łatwe, no bo to, co słyszeliśmy na przykład o Meghan Markle mm -hmm. i o księciu Harym, to jakby jest zupełnie inna wersja tej historii. Um, więc myślę, że po prostu ludzie się martwią, bo wiedzieli, był komunikat, że miała przejść operację, że ta operacja była planowana, mhm. czyli to słowo planowana, to też był taki klucz, bo ono miało nam powiedzieć, aha, tak naprawdę to wszystko jest w porządku, nie, że jakieś nagłe zachorowanie, mhm. nie, że jakiś wypadek, tylko wszyscy wiedzieli, że ta operacja będzie, i tylko, że nie wiadomo co, no bo oni się tym nie dzielą i w ogóle rzadko dzielą się informacjami na temat stanu zdrowia, to już musi być naprawdę poważna sprawa, albo właśnie wpływająca na ich działalność. Tak jak teraz, mhm. że ona musiała zrezygnować z pełnienia swojej funkcji przez wiele tygodni. No i myślę, że ludzie odczuwają po prostu taki brak informacji. Więc mhm. tu się nagle pojawia zdjęcie, które ma pokazać, hej, wszystko jest OK. No to my teraz chcemy się upewnić. Na pewno jest wszystko OK, mhm. a przyjrzyjmy się temu bliżej. No dokładnie. No i się przyjrzeli. Przyjrzeli się mocno. Um, ale to też na przykład mnie zaskakuje, że. No chociaż no może nie powinno mnie to zaskakiwać, ale że rodzina królewska nadal, nadal jest tak ważna dla, lu dla ludzi w Wielkiej Brytanii. W sensie, że jakby ich istnienie nadal jest zauważalne. Oczywiście jest dużo takich, którzy mówią: po co my to mamy? Mhm. Kosztuje to nas kupę kasy, mhm. weź zaorajmy to wszystko. Ale są tacy, którzy są, no właśnie tak jak mówisz, no realnie y, zainteresowani co tam w rodzinie królewskiej się dzieje i czy są zdrowi wszyscy i wszystko jest okej, okay, nie? Jakby. Mm -hmm. Czyli ten, ta magia nadal działa, no. No to, są, to jest tyle setek lat tradycji, że to mm. naprawdę trudno by było się tego po prostu z dnia na dzień pozbyć jakimś dekretem. Wiadomo, że to nie królowa, czy to król obecnie jakby rządzi krajem, raczej ma taką funkcję reprezentacyjną, we współpracy oczywiście mm. jakiejś tam z premierem. No ale jakby ja rozumiem, rozumiem te Postać, jeżeli by potraktować rodzinę królewską jako jedną postać, jako jakąś jedną jednostkę, mm -hmm. to ja rozumiem, dlaczego to jest takie istotne. Yy, no to są tacy z najwyższej rangi celebryci i to jeszcze nie tak, że po prostu ktoś się stał znany, yy, bo, nie wiem, nagrał śmieszny film na TikToku, tylko mm -hmm. po prostu oni są popularni z, z jakby z nadania, to jest tych więzów krwi. Nie? Że tak, George się urodził i jakby właśnie. on się urodził, bo pierwsze Royal Baby no. i już wiadomo, że on będzie królem kiedyś. Mm -hmm. I ono musiałoby tam dużo się rzeczy wydarzyć pechowych, żeby to się nie stało, ale jakby śledzimy po prostu całe życie człowieka od dziecka do dorosłości i do starości i wiemy jakby, że on jest ten naznaczony. To jest no coś wyjątkowego, to no się tak. nie dzieje nigdzie indziej. Szczególnie w tym świecie, który... Mm... W tym internetowym świecie, gdzie właśnie bycie popularnym jest tak naprawdę, to na, na powiedzmy, że na wyciągnięcie ręki też, że każdy może, oczywiście z rządzeniem jakiegoś losu, czy zrobieniem czegoś dobrego, po popularnego, może stać się mega popularny. Że Teraz. Bo teraz, teraz, mamy bo teraz takie teraz, czasy. Teraz ja się o tym tak. mówię. Natomiast jeszcze jakiś czas temu y, to nie było takie proste. No. Tam albo trzeba było się, no szansa na sukces, nie? To był taki program, mm -hmm. że tam każdy może się zgłosić i kto wie, może się stać popularny. Mm -hmm. I mamy kilka celebrytek i celebrytów, o, którzy się wywodzą z takiego programu. Y, ale ogólnie popularność jest to coś, co no, przychodzi i odchodzi. I są, no. są ludzie, którzy są popularni, powiedzmy, niemalże całe swoje życie. Od początku kariery do jakiegoś tam schyłku. Nie wiem, Madonna na przykład, tak? mm -hmm. albo The Rolling Stones, czy Al Pacino, no, no bez no. przesady. Ale no, tutaj to jest naprawdę od dnia narodzin. No, jest tak dziwne. Dziwne. No ale cały czas działa. To jest naprawdę niesamowita. I popularność jakby tych tekstów na ten temat na serwisach technologicznych, tak jak Diverge, są już. W top 5 są dwa teksty o, o Kate Middleton. No właśnie, to też mnie strasznie boli, bo my nie powinniśmy o niej mówić Kate Middleton. Ona już się tak nie nazywa. To jest Princess Catherine albo Princess of Wales. Mm. No proszę bardzo. No i niektórzy mówią, że to jest existential crisis no, bez dla monarchii. Ale tak, gazety o tym piszą, wszyscy piszą o tym jednym zdjęciu. Wiesz, no teraz się robi artykuły całe, całe z jednego zdjęcia, nie wiadomo. Albo z tweeta. Ktoś wrzucił content, to my sobie go jeszcze przemielimy 15 razy i sprzedamy w gazecie i jeszcze zarobimy. No bo mhm. to jest proste, nie? Po co stworzyć coś swojego? Dokładnie, tak to już jest. Yy, także yy, fajnie się to połączyło z yy, dobrym robieniem zdjęć, które z, z, z tipami. Ale spójrzmy, spójrzmy. Obiektyw został wytarty. Tak. Nie użyto flesza. Nie użyto flesza. Wszyscy patrzą w dziurę. Tak. I jest to zrobione przynajmniej na Zoomie 2. <laughs> przynajmniej Wszystkie 2. moje wskazówki <laughs> zostały zastosowane, i zdjęcie jest dobre. To prawda? A to, co potem się z nim stało, no to już jest zupełnie inna historia. Bo nie rozmawialiśmy o edycji zdjęć, tak tylko jest. rozmawialiśmy o robieniu. Także piękna sprawa. No, na pewno to lustrzaneczką było stukane. Oczywiście, że tak. Natomiast, no, śmieszna, to mnie to bawi trochę, no, że takie rzeczy wiesz, są tak mega popularne i tak, że ludzie jakby są aż tak zaangażowani w to. Żeby wykrywać właśnie takie najdrobniejsze błędy w Photoshopie, że to jest dziwne, to jest dziwne. Myślę, że ludzie nie lubią być okłamywani po prostu. Mhm. I o ile, wiadomo, Photoshop to jest wspaniałym narzędziem, czy wszystkie tego typu aplikacje czy mhm. programy, bo możemy coś tam skorygować. Na przykład, no nie wiem staniesz akurat w tak niefortunnym miejscu, że z drzewa za tobą wystaje gałąź i teraz się wydaje, że ta gałąź ci wyrasta na głowie. No, tak. nie? no to usuniesz sobie tą gałąź. Nie? Mhm. Wygląda dobrze. Nasz syn miał ostatnio robione zdjęcie do paszportu pierwszy raz to i to akurat po miał na nosie strupek. Mhm. No to ten strupek mu zejdzie za trzy dni i to nie jest jego znak rozpoznawczy, czy jakiś identyfikujący, więc pani bardzo miło usunęła mu ten strupek Oczywiście. w photoshopie i na zdjęciu jest bez strupka. No on mhm. nie będzie tego strupka miał wszystko. Dzisiaj kilka lat. Więc do tego służy. Może nawet sobie, nie wiem, skorygować kolor cery, czy, czy dodać makijażu. I, I ja też zawsze odróżniam, jakby stawiam granicę między korygowaniem na zasadzie zbliżenie. Tego obrazu, który uchwyciliśmy telefonem czy aparatem, do tego, co widzi nasze oko, mhm. bo nasze oko jest bardziej doskonałym instrumentem i lepiej wykrywa kontrasty, ma dużo szerszy zasięg tonalny i tak dalej. Oczywiście. Obiektywy po prostu są no, jednak dosyć prymitywne, mimo że już bardzo zaawansowane. Poza tym można mieć czasami jakąś wizję. Tego, na co akurat patrzymy, i stąd jakieś tam takie tinty niebieska. Mm -hmm. Zróbmy sobie różowe niebo i pomarańczową trawę, bo akurat mam taką wizję artystyczną. Mm -hmm. um, tak samo dodawanie właśnie makijażu, czy korygowanie trochę koloru oczu, bo aparat po prostu inaczej uchwyca to, co uchwyca nasze oko. Mm -hmm. Ale jeżeli już zwężamy sobie talię, mm -hmm. odchudzamy sobie policzki. <laughs> Wydłużamy nogi i po prostu no, sprawiamy, że ten wizerunek na zdjęciu zupełnie nie jest zgodny z rzeczywistością i mhm. nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć odpowiednim strojem, makijażem, fryzurą, ani nawet miesiącami ćwiczeń. Mhm. No to po prostu to zdjęcie nie ukazuje rzeczywistości, no nie to... ukazuje prawdy, i to jest wprowadzanie w błąd, i myślę, że to jest bardzo duża szkodliwość tego typu aplikacji, kiedy nie um, zostanie to zakomunikowane, mm -hmm. że to zdjęcie zostało poddane takiej, takiej obróbce, dlatego że to wprowadza w błąd odbiorców, odbiorczynie, szczególnie młodych, którzy potem dążą do takiego ideału, a on tak naprawdę wcale nie istnieje. No i tu klamrą wracamy trochę do książki, którą przeczytaliśmy, tak. o której rozmawialiśmy w pierwszej połowie yy, podcastu. Warto przeczytać yy, i też o tym tam Magda pisze. Tak, bardzo ładnie, bardzo ładnie, precyzyjnie opisałeś, o co nam tutaj chodzi. Ale tak, tak, bo w książce też jest poruszony ten temat, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe mm -hmm. i jak rozpoznawać jedno i drugie. Dokładnie. No to dziękujemy bardzo, bo to już może być koniec naszego odcinka. Spokojnie może być koniec. Czas, czas w ogóle już na, na, na luzie wystarczająco dużo jesteśmy dla was. Oczywiście, Patronów zachęcamy do y, kontynuowania naszej rozmowy i, i, i słuchania nas w Afterdarku. A jeżeli nie jesteście patronami, to nie ma żadnego problemu: można nim zostać w każdej chwili, wchodząc na patreoncom slash i tam wrzucić parę dolarków, i w ten sposób się stajecie patronami. Wspieracie to, co robimy yy, we trójkę. <grym> No, powiedzmy. <laughs> Ale też yy, dostajecie dostęp właśnie do tych półodcinków. Jest ich naprawdę bardzo dużo, i za niewielką kwotę możecie yy, no, przedłużyć sobie słuchanie na naprawdę bardzo długą podróż samochodem. Zapraszamy serdecznie. Tak jest. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa. Pa. z podcast, czyli gadżety i bzdety.